Siemaneczko, zapraszam na kolejny 13 odcinek Wojna Krwi, Wiedźmińskie Opowieści. Jesteśmy Edir. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj tą lokację ukończyć w tym odcinku, ale może być różnie. Chłopi z początku ucieszyli się na widok żołnierzy, ale radość szybko ustąpiła miejsca złości, kiedy dowiedzieli się, że Mewe postanowiła zwrócić im jedynie połowę z odzyskanych zapasów. Królowo, nie godzi się, toż to kradzież! Mewe nie wchodziła z chłopami w dyskusję. Tak, sprawiedliwość była po ich stronie, ale w czasie wojny to nie ma większego znaczenia. No i co, Moralena wpadnie czy coś? Nic się nie stało. Dobra, pierdzielić. Złodziej, co jeno połowę złota ukradnie, to ciągle złodziej. A tam złodziej. To zamknięty cały czas. Skrzynia zamknięta. Dobra, to jeszcze opuściłem jedną zagadkę. Tych zagadek, moi drodzy, jest tutaj chyba ze 100 albo ponad w całej grze. Pozbądź się zwiadowców, zanim dadzą nogę. Przewaga liczebna nilfgaardzkich wojsk była ogromna. Jeśli w tym rzędzie pojawi się jednostka, ta karta zostanie zaalarmowana. Zaalarmowana karta przenosi się na początku każdej tury o jeden rząd dalej. O, mamy wilczy dół. Dobra. Arbalest, na twój rozkaz. Dobra. Pancerz ich nie uratuje. Dobra, prosta zagadka. Kopać, kopać, nie gadać. I co sobie? Muszę zadać obrażenia? Okej, okay. Zgodnie z rozkazem skarbiec pułkowy został przetransportowany do wsi Jedliny na południe od obozu, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo przechwycenia środków przez wroga. Skrzynie zostały ukryte w krzakach nieopodal pomostu. Dobra. Zbierzmy tą skrzynię, to będzie chyba szósta skrzynia, piąta. 480 tylko. I aż. Czekajcie, pogadamy w ogóle jeszcze z naszą Izabo, a tutaj mamy skrzyni 6, tak. Pani, dobrze, że przyszłaś. Musimy porozmawiać. Tak? W czym rzecz? Spędziłam trochę czasu z twoimi żołnierzami, kiedy ich opatrywałam. Darzą cię ogromnym szacunkiem, poszliby za tobą w ogień. Cieszę się. To dobrzy ludzie. Tak, zbyt dobrzy, by umierać na tej bezsensownej... Słucham? Obie wiemy, jak liczna jest cesarska armia. Nawet z pomocą królów północy byłoby ci ciężko wygrać, pani. A to oczywiste, że nie możesz na nich liczyć. Tak, tak, czarnych jest więcej i są lepiej uzbrojeni, ale... nie mogą być wszędzie naraz. Popełnili błąd, rozciągając front. Zamierzam to wykorzystać. Obyś miała rację, pani. Od tego zależy życie twoich ludzi. Ha. Jesteś dumna, uparta i pewna siebie. Zupełnie jak ja w twoim wieku. Może to i dobrze. Czas pokaże. A póki co, w czym mogę ci służyć? Nie jesteś wiejską znachorką, to oczywiste, ale... nie wyglądasz też jak pozostałe czarodziejki z północy. To prawda, nie korzystam z glamarii. Doszłam do wniosku, że ciało powinno się zestarzeć. Taka jest kolej rzeczy. To brzmi jak druidyczne brednie o harmonii i równowadze. Druidzi cieszą się złą renomą, ale mają sporo racji. Z życia wbrew naturze nie wynika nic dobrego. Czy dlatego nie nosisz butów? Ha, nie, po prostu lubię czuć trawę pod stopami. Powinnaś sama kiedyś spróbować. Zastanowię się nad tym. Gadka, muszę szmatka. Obowiązki oczywiście. Będę tutaj, gdybyś mnie potrzebowała, pani. Ale my musimy wracać do roboty. Pa, pa,
No patrz, to jeszcze zostało. O kuźwa. W życiu tego nie ogramy w tym odcinku. Shit. Tym bardziej, że jeszcze muszę trzy skrzynie znaleźć. Bez szans. Klacz Mewę zarżała i zastrzygła uszami. Co się zaniepokoiło? Ufna w instynkt wierzchowca Mewę zeskoczyła z siodła i poczuła pod stopami wstrząsy. Najpierw odległe, ledwie wyczuwalne, potem coraz silniejsze. Co to? Spytała. Trzęsienie ziemi? Nim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć, rozległ się wrzask puszczonego przodem zwiadowcy. Chwilę później trzasnęły łamane drzewa i z lasu wyłonił się wysoki na 30 stóp kamienny olbrzym. Bogowie! Wyszeptała królowa. Co to jest? Golem! Wyszeptała Izmel. Duma nilfgaardzkich czarodziejów. Holy crap. Jakby na potwierdzenie tych słów, zza pleców giganta wyłonili się zakuci w czarne blachy żołnierze. Przewodził im odziany w lekką tunikę mężczyzna, którego dłonie lśniły niebieskim światłem. Dyten, Kwan, en Lirien! Krzyknął, dając rozkaz do ataku. Ploir en Artfein! Aba, walka. Bitwa fabularna. Kurde, kolos na Zairu. Wyeliminuj Albricha. A, żem trafił. Czekajcie, ten no to też wywalimy. Czekajcie, moment. Hmm. 9-8, kurczę, pieczone. Załatwmy to szybko i boleśnie. Moja moc jest na twoją. Pani, jeśli przerwiesz zaklęcia tego czarodzieja, golemy stracą swoją moc. Kurde, to dopiero teraz mi to mówisz. Kobito, czekajcie, ja sobie tu też rzucę. Ogień. O kuźwa mać. Wolę procę. Łatwiej ukryć. Na początku każdej tury zadaj najsilniejsze jednostka obrażenia wynosilne jest... Ja pierdzielę. Czarodziej! Zabijcie czarodzieja! Arbalest, na twój rozkaz. Kurde, ta walka jest ciężka. Dobra, mamy Albrichta. Pani, udało się.
Na początku wydawała się to walka trudna, ale ogólnie było źle. Osłaniając się tarczą przed świszczącymi strzałami, Mewe przedarła się ku dowodzącemu czarnym czarodziejowi. W bliskim zwarciu magiczne arkana nie mogły równać się z mieczem. Ryknęła Mewe, wyprowadzając potężne cięcie. Ostrze przecięło arterię, zalany krwią Nilfgaardczyk padł na ziemię. Wyszeptał jeszcze, po czym zgasła niebieska aura bijąca od jego dłoni, a kamienny olbrzym rozsypał się z hukiem na kawałki. Kiedy opadł kurz po bitwie, królowa kazała przeszukać obóz Nilfgaardczyków. W namiocie czarodzieja znaleziono rzadki instrument służący do zdalnej komunikacji, zwany megaskopem. Kryształy osadzone w mosiężnych ramach były wciąż ciepłe, co oznaczało, że niedawno odbyto za ich pośrednictwem rozmowę. Pytanie tylko, z kim? Izbel? Królowa wezwała do siebie czarodziejkę. Dasz radę uruchomić to coś? Tak, pani. Ale czy jesteś pewna, że... Jestem. Bierz się do pracy. Izbel skinęła głową, po czym zaczęła kalibrować magiczne urządzenie. Wreszcie coś trzasnęło? Zamigotało? I oczom Mewy ukazała się sylwetka nilfgaardzkiego generała. Nesse drachame, Albrich. Areirem co? We wspólnym, proszę. Nie znam waszej mowy. O, wybacz, myślałem, że rozmawiam z kim innym. Dobrze cię widzieć w zdrowiu, królowo. A może powinienem rzec, była królowo. Zamiast tak się przejmować moimi tytułami, podaj lepiej własne. Oczywiście, widzę moje maniery. Duke Ardal Ebdahi, wielki kanclerz, dowódca grupy Wschód. Podejrzewam, że już o mnie słyszałaś. Nie, pierwsze słyszę. Ardal jaki? Pstrokaty. Widzę, że nie masz pamięci do nazwisk. Może spytaj swojego syna. On zna mnie bardzo dobrze. Sukin synu. Ach, no tak, zapomniałem. Przecież się ciebie wyrzekł. Smutna historia, ale nie bój się. Wkrótce dobiegnie końca. Grozisz mi? Nie. Uprzedzam tylko fakty. No, ale dość o tym. Po co uruchomiłaś megaskop? Czego chcesz? Chciałam zobaczyć, kto stoi za rzezią Edirne. Kto odpowiada za śmierć tysięcy kobiet, starców i dzieci. Zaspokoiłaś zatem swoją ciekawość. To ja dałem rozkaz, żeby oczyścić tę krainę z niepożądanych elementów. Przygotować ją pod osadnictwo. Niepożądanych elementów? Mówisz o ludziach! Gdybyś spojrzała na bieżącą wojnę z perspektywy historycznej, mając na uwadze szerszy kontekst geopolityczny, zresztą nieważne, nigdy tego nie pojmiesz. Żegnaj, królowo, czy raczej do zobaczenia, bo zapewniam cię, że jeszcze się zobaczymy. W namiocie zrobiło się cicho. Królowa wyszła na zewnątrz, zmrużyła oczy przed bijącą od płonących pól łuną i poprzysięgła sobie, że kiedy rzeczywiście spotka się z wielkim kanclerzem Ardalem Ebdahim, jego głowa potoczy się po piasku. No, zobaczymy. Piorun Al-Zura. Mamy nową kartę. Tą kartę to chyba miałem w gwincie. Sobie zapamiętam. Ale jeszcze możemy sobie sprawdzić. O, fajna karta.
Tak, to zrobimy. Dobra, wróć i lecimy dalej. Nawet nie wiedziałem, że tutaj zaraz ten będzie misja fabularna. Wszystko zniszczone. Jakby nikt nie stawiał Nilfgaardczykom opór. Co tak tnie? No i tu już mamy kolejną walkę. Szykując się do starcia z kolejnym oddziałem Nilfgaardczyków, Mebe przypomniał sobie lekcje geografii kontynentu. Znowu ziemniaki! Słabe te karty wypadły, cholera jasna. Raz za dobrym, raz na dobrym. Nowe rozkazy? Nie. Zwariowałeś? Nie trzej z tym! Order! Wystarczy jeden strzał. Gdzieś spasował cwaniak. Ej, no kurde, piechur tutaj wysiadł. Czemu piechur wysiadł? Hightower. Rozstawimy drugi ogień. Uwaga na głowy! No. Kurczę, trochę źle to zagrałem, ale dobra. Kurde, zbił nam to, cholera. Co to się kuźwa dzieje? Najgorsze to, że nie mam za bardzo kart. Wskaż mi cel. Interesujący przypadek. Mój ból nie pójdzie na marne. No tak na razie nie jest źle. Tego to dum anima jest. Sperle.
Tyle zła, cierpienia. I po co? Mądry wybór. Kurde. Będę musiał zadać dwa punkty obrażenia swoim. Chyba nie mam wyboru. Niestety. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. To chyba nie tak miało wyglądać, tylko w drugą stronę. Tego chyba nie przegram. Dobra, wsio. Wasza ekscelencjo, rozkaz wykonano. Zarekwirowaliśmy od lokalnej ludności ponad 30 sztuk rogacizny. Zwierzęta zostały uśmiercone i wystawione na słońce, a medycy z Vicavaro nadzorują proces gnilny. To zjeby. Dobra, lecimy szybko dalej. Trzeba te skrzynie jeszcze odszukać. Mijając niewielką rzeczkę, Mewe poleciła żołnierzom uzupełnić wyczerpujące się zapasy wody. Ci wkrótce wrócili, ale z pustymi bukłakami, wyraźnie poruszeni. Pani, ta woda ma posmak krwi. Mewe nie pozostało nic innego, jak podjąć marsz. Walcząc z pragnieniem, królowa zastanawiała się, czemu przypisać niezwykłe wydarzenie. Czy był to omen? Boska przestroga? Wkrótce poznała prawdę. Idąc w górę rzeki, Leryjczycy dotarli do niewielkiego rozlewiska, na którego powierzchni kołysały się dziesiątki trupów. Wzrok Mewe przykuło ciało młodej kobiety. Długie włosy falujące na wodzie, szeroko otwarte oczy, w których odbijało się niebo, zadarty nos obsypany piegami i rozcięte w poprzek gardło. Zatrzymamy się tu, powiedziała spokojnie królowa. I damy tym ludziom godny pochówek. A ty, Reinhard, roześlij zwiadowców. Niech nie wracają, póki nie ustalą, co tu się stało. Żołnierze wrócili jakiś czas później, prowadząc bosego mężczyznę, którego znaleźli w lesie. Twierdził, że pochodzi z mrozów położonej nieopodal osady, tej samej, co zamordowani wieśniacy. Pani, do wsi zajechali Nilfgaardczycy. Dowodził nimi generał Wrygew. On kazał zapędzić wszystkich na brzeg, całą wieś i zamordować, a ciała we wodę wrzucić. Ja jeden uciekłem. Mewe oddała mężczyznę pod opiekę medyków, po czym kazała zwinąć obóz. Jechała na czele kolumny z Reinhardem u boku. Ściskała lejce w dłoniach tak mocno, że zbielały jej kłykcie. Wiemy, gdzie stacjonuje ten cały Wrygew? Wedle szarych gońców rozbił obóz na wschód stąd. Złóżmy mu zatem wizytę. Zabili wszystkich jak w Wasbergu. Pani, błagam, nie odpuścim tego. Juka Bezrad, Kryścin. Wszystkich zabili. Do ostatniego.
No cóż. Mogłem pobiec po pomoc, ale bałem się. Bałem się. Co to jest? Wszystko. Wasza wysokość, zwiadowcy znaleźli za wsią świeżą mogiłkę. Nagrobek wypisano po nilfgardzku. Wszystko wskazuje na to, że pochowano tu jednego z najeźdźców i sądząc po licznych podarkach, musiał to być ktoś znaczny. Nasi żołnierze są wciąż rozświerdzeni rzezią mrozów. Chcą zniszczyć ten grób. Pozwolić im na to. Dawaj. Co tam? Nie będziemy się martwić trupami. Lyryjczycy bez trudu znaleźli obóz generała Brygefa. Był rozmiaru sporego miasta. Mewe zatrzymała pochód i zwołała na radę. Pierwszy odezwał się Reinhard. Mam dwie wiadomości, pani. Dobrą i złą. Dobra jest taka, że zwiadowcy ustalili, gdzie przebywa generał Brygef, ten, który wymordował mieszkańców mrozów. A zła stoi na czele silnego oddziału. Liczniejszego i lepiej uzbrojonego niż nasz. Nie obchodzi mnie to. Mewe ucięła dyskusję. Jeśli go nie ukaram za to, co zrobił, jeśli choćby nie spróbuję, nigdy nie będę w stanie spojrzeć sobie w oczy. Musimy zaatakować. Reinhard ukłonił się i przekazał rozkazy żołnierzom. Jeszcze tego samego dnia oddział Mewe i wojska pod komendą generała Brygefa stanęły naprzeciw siebie. No mogę w sumie wcześniej troszkę armię zmodyfikować. Pokonaj armię Nilfgardu lub wyeliminuj generała Brygefa. Ale myślę, że nie będzie problemu, tylko żeby nam karty jakieś dobre siadły. Wyłaź, Brygę! Czas zapłacić za zbrodnię! Dobra, pierwsze kolejność to sobie. Wziąłem bombę. Tam jest! Widzę Brygefa! Powinniśmy go pojmać! Dobra, będziemy atakować Brygefa. A ja nie jestem w stanie go przesunąć nawet, widzicie? Musimy bramę zniszczyć. 10 punktów obrażeń plus 8 to jest 18. Myślę, że nie będzie problemu. Że się goś kurwa cały czas leczy. Cholera. Shit. A już zaczynało się robić nudno. Mam nadzieję, że nie zaatakuje naszej jednostki. Cholera, to by się przydało tego gościa zniszczyć. Dobra, trudno, atakujemy.
Dostałeś kiedyś kamulcem w kępę? A, to mogliśmy w ten sposób zrobić też. A, szkoda, że tego nie zaatakowałem. No kurde. Uleczył, no. Liria! Wszystkim jest w tym momencie. Wystarczy jeden strzał. Mamy go! Reszta zaraz się podda. A nawet nie było tak źle. Liryjczycy wygrali starcie, mimo ogromnej przewagi wroga. Historycy pisali później, że Mewę zwyciężyła, bo jej lekkie wojsko lepiej radziło sobie na trudnym terenie niż okuci w blachy Nilfgaardczycy. Moim zdaniem chodziło o co innego. W Liryjczykach narastała wściekłość na bezprzykładne okrucieństwo, z jakim Nilfgaard traktował podbitą ludność. A nikt nie uosabiał bestialstwa najeźdźcy lepiej niż generał Wrygew. Żołnierze Mewe byli gotowi na każde poświęcenie, by go ukarać. Pokonanego generała przyprowadzono przed oblicze Mewe. Królowa chciała się dowiedzieć, czemu nakazał egzekucję całej wsi i co zdaniem Nilfgaardczyków mogło usprawiedliwić tak haniebny czyn. Dwa tygodnie temu wysłałem do Mrozów oddział furażerów pod komendą kapitana Genora. Kiedy Genor sprawdzał, ile wieśniacy zgromadzili siana, oni zabarykadowali stodołę i podłożyli ogień. Królowa wysłuchała opowieści generała. Jej twarz nie zdradzała żadnych emocji. Wciąż to był jeden człowiek, generale. Wrygew uniósł wzrok, spojrzał na Mewę. Królowa dostrzegła ze zdziwieniem, że jego oczy były mokre od łez. Tak, pani. Mój syn. W prostych słowach generała słychać było ból, żal i żądzę zemsty, która nigdy nie zostanie zaspokojona. Królowa musiała zdecydować, co począć z Wrygewem. Nie ulegało wątpliwości, że generał zasługiwał na karę i to najsurowszą z możliwych. Z drugiej strony, tak znamienitego jeńca można było wymienić na znaczne ilości złota, którego armia Mewe desperacko teraz potrzebowała. Królowa ostatecznie postanowiła wymienić generała za okup w złocie. Czy podjęła tę decyzję z litości i poruszona łzami Nilfgaardczyka, czy też z pobudek czysto materialnych, widząc w takiej wymianie doskonałą okazję do wypełnienia kufrów? Ciężko powiedzieć. Jedno jest pewne. To drugie. Jej żołnierze przyjęli decyzję z ogromnym zawodem. Rzucili wyzwanie znacznie silniejszej armii Wrygewa, żeby sprawiedliwości stało się zadość, a nie dla pieniędzy. Ej kurczę, to 300 sztuk złota trzymałem za tego gościa i gra się zapisała, już nie możemy wczytać. Trudno się mówi. Jakby wiedział, że tak będzie, to bym kazał gościa stracić. Aj. No i mamy morale teraz słabe. Niskie. Chciałbym też całą naszą tutaj bazę rozbudować, jak się da maksymalnie. Coraz lepiej. Dobra. Ha, 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 ale historia. Oj, tu jeszcze coś zostało. Nie założyłem tych desek.
strasznie długie rozmowy są. Dialogi narratora i no i tutaj się te odcinki nam się wydłużają. No i morale spadło strasznie, cholera. Kicha. Zagadka. Zniszcz wszystkich siewców zarazy i krowie truchła. Nie pozwól, żeby po twojej stronie eksplodowało choć jedno krowie truchło. O co tu chodzi, kuźwa? Zniszcz wszystkich siewców, zarazę i krowie truchła. Nie pozwól, żeby po twojej stronie eksplodowało choć jedno krowie truchło. Cholera. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Ej, kurwa, co to? Raz trafiłem trepa z 200 kroków. Nie tak, nie tak, tak. Będzie mało jak się patrzy. Nie było tak źle, ale się udało. Podle morale musimy zwiększyć. Nie wiem jak jeszcze. Czekajcie, bo kurde, tutaj mamy szybką podróż, to mamy łupy. No, niestety nie uda mi się tutaj do końca przejść tej mapy już. Wolę, żeby nasze morale się zwiększyło. Tu jakiś koniec. Tu jeszcze mamy łup na górze. Przeoczyłem. Ale tam się nie da przejść. Kurde, pieczone. Się zaklinowałem. O, tutaj coś jest. Skrzynia? Aha, no tak. To jest to przejście z tej mapki. No tak, 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 rzeczywiście. Racja. Fakt. Mam na myśli tą mapkę. Tutaj widzicie. Dobra, dobra. Gramy jeszcze chwilę. Może uda nam się wszystkie skrzynie znaleźć. Ale nie wiem. Muszę znaleźć jeszcze jedną mapkę. Czekajcie, czy ja tędy gdzieś dotrę. Pójdźmy w tamtą stronę. Wasza wysokość, miasto jest opustoszałe, ale w kazmatach pod ratuszem wciąż tkwią więźniowie. Wycofujący się Edirinczycy najwyraźniej o nich zapomnieli. Co z nimi zrobić? Można by ich wcielić siłą do armii. Chociaż podejrzewam, że nie będą to przesadnie zdyscyplinowani rekruci. Dobra.
Nie chcę obniżać morale. Kiedy Mebe mijała miasto Harmelen, jeden z uchodźców, których uratowała wcześniej z nilfgaardzkiej niewoli, poprosił o rozmowę. Pani, tu się odłączymy. W Harmelen są ludzie z naszych stron, przygarną nas. Ale wpierw chcielibyśmy ci podziękować za to, że okazałaś nam litość. I to więcej niż raz. Kościelny talizman. Wiesz, pani, że nie mamy wiele. Czarni zabrali wszystko, co wyglądało na wartościowe. Ale jedno przeoczyli. Ten wisior należał do mojej rodziny od pokoleń. Chronił ją od złego. Niechaj teraz ochroni ciebie. Mebe już miała powiedzieć, że nie wierzy w ludowe przesądy, ale kiedy wzięła amulet w dłoń, poczuła bijące od niego ciepło. Chłop ukłonił się, po czym dołączył do reszty uchodźców, którzy ruszyli już w stronę Harmelen. Dobra. Za tymi murami będziemy bezpieczni. Przynajmniej na razie. A, bo tu już jest ścieżka fabularna, to nie będziemy oczywiście jeszcze opuszczać Edirn. Musimy to wszystko pozbierać. Co to jest? Mam jakaś zagadka? O cholera. Dobra, lecimy. Poleci Cebel, żeby otrzymała zaklęcie zabezpieczające i otworzyła skrzynią. Królowo Edirinczycy musieli wycofać się stąd w pośpiechu, porzucili swoje namioty, tabor, nawet część wyposażenia. W katerze dowódcy znaleźliśmy coś takiego. Nie wątpię, że będzie wiedziała, jak zrobić z tego użytek pani. Okej, mamy zaklęcie kompresji. Co tym razem? Usunię z planszy wszystkie zwłoki. Wskaż mi cel. Cyk, tutaj. Arbalest, na twój rozkaz. Pancerz ich nie uratuje. Ciekawa zagadka, naprawdę. Dobra, i teraz tutaj. Liria! Ten cały rząd się powinien usunąć. Teraz Mewę ich zaatakuje. Wystarczy jeden strzał. Ale to był błąd. Wskaż mi cel. Arbalest, na twój rozkaz. Pancerz ich nie uratuje. Powinno się udać. Gotowe. Czaszka. Dobra. A może jednak zdążymy tu wszystko ogarnąć.
Co to jest za przejście? Oddział Mewy jechał lasem, gdy nagle rozległ się przeciągły głos rogu. To nasz zwiadowca? Spytała wyraźnie zdziwiona królowa, obracając się w siodle w stronę Reinarda. Ten pokręcił przecząco głową. Ciekawe. Gascon, wybierz kilku swoich ludzi, takich, co nie rzucają się w oczy. Niech zobaczą, kto tam dmie na sygnał. I do kogo. Zwiadowcy wrócili po chwili z raportem. Na okolicznej polanie rozbili obóz żołnierze w edirńskich mundurach, przepasanych czarną szarfą ze złotym słońcem. Dowodził nimi niejaki Falbeson. Wiem, co to za jeden. Wtrąciła się Rajla. Falbeson przeszedł na stronę wroga pierwszego dnia wojny wraz z całym oddziałem. Pani, taka okazja może się znów nie nadarzyć. Ukażmy tych zdrajców. Musimy wysłać jasny sygnał, o którym usłyszy cała północ. Od Jarugi po Góry Smocze. Zawołała królowa. Ten, kto kolaboruje z najeźdźcą, zapłaci za to głową. Szykujcie wojsko do ataku. Rajla skinęła głową, wyraźnie zadowolona. Lyryjscy żołnierze otoczyli wskazaną przez zwiadowców polanę. Chwilę potem niebo przecięła płonąca strzała, dając sygnał do ataku. No, jeszcze na koniec tego materiału walka zredukuje licznik odwrotu do zero. Dobra, mamy AK. Co? Królowa Mewy? Do broni! 101, 102, 103. Gdy licznik dojdzie do zero, Falbeson ucieka, a Mewy wygrywa bitwę. Okej. Aha. Trzy. Cielowe karty ulemane. Trochę szybko widzisz. Sto pięćdziesiąt dwa, 154. Dwa obrażeń. Nie lękam się. Prowadzi mnie wiara. Znowu ziemniaki? Nie. Ten człowiek wiele przeszedł. Dwa, osiem, cztery. Kurde, Bela. Wystarczy jeden strzał. Pani, pani litości, oddajemy się. Poddali się? Co to? Taka króciutka walka. Zdrajcy zmuszeni do uczciwej walki
Musieli uznać wyższość lyryjskich żołnierzy. Mewe własnoręcznie strąciła Falbesona z wierzchowca, po czym zerwała mu przyłbicę. Twarz, którą zobaczyła, budziła raczej współczucie niż nienawiść. Falbeson był stary i schorowany, o czym świadczyła jego pokryta liszajami cera. Rycerz z trudem dźwignął się na kolana, po czym wyciągnął dłoń w błagalnym geście. Pani, znaj litość. Nilfgaardczycy zmusili mnie do zdrady, grozili torturami. Mewe czuła na sobie wzrok żołnierzy. Czekali na jej decyzję. Jak postąpi ze zdrajcą? Czy rzeczywiście... Nie musisz się już obawiać tortur, powiedziała Mewe. Egzekucja będzie szybka. Falbeson próbował jeszcze złapać królową za nogi, skamląc o litość, ale ta odtrąciła starca zdecydowanym ruchem. Chwilę później kołysał się na drzewie, powieszony na czarnej szarfie ze złotym słońcem, którą przepasał swą zbroję. No, przynajmniej nam morale wzrosło. Dobra, moi drodzy, będziemy powolutku kończyć. Nie wiem, jak tą skrzynię, czy nam się uda jeszcze zebrać. W zasadzie nam brakuje chyba... Mapa Kruka, a nam brakuje jednej mapy. Cholera. I co teraz? Nie zdobędę innej skrzyni? Bez jaj. Tutaj powinna być skrzynia, z tego co wiem, ale nie mam podpowiedzi, niestety. A kolejna skrzynia... Cholera, nie wiem, jak tą skrzynię znaleźć. Dobra, chyba wiem, co przeoczyłem. Tutaj... Czekać, o tutaj chyba w tej wsi jest... Wieśniak, który nam zdradzi lokalizację przedostatniej skrzyni. Mogłem pobiec po pomoc, ale bałem się. Bałem się, że czarni mnie usłyszą. Co ja teraz pocznę? Sam się odstałem. Pani, myśmy przed czarnymi dobytek pochowali. W lesie było głazu. Dajcie węgielka, to wam rozrysuję. Dobra, i to jest dokładnie w tym miejscu. Tutaj dokładnie chyba. Siódma czy... Nie, ósma czy dziewiąta skrzynia. I jeszcze jedna skrzynia jest tutaj schowana. Musimy tam się udać. Dobra, tutaj mamy ukrytą ścieżkę. I tutaj znajdziemy ostatnią skrzynię. Zatem dziewiątą skrzynię w Edirn. Gajowego nie ma w domu. Uważajcie na akromantul. Ładnie w tym roku, Dynio. Ładnie w tym roku. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Przeczytaliśmy całą mapę. Został tutaj tylko ostatni wątek, który rozpoczniemy już w następnym odcinku. Także tutaj się z wami żegnam. Dzięki za wspólną grę. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że wytrwaliście razem do końca. Trzymajcie się. Hej.